Witam Państwa, Dorota Gardias. Zapraszam na najświeższe pogodowe informacje. Dziś w nocy we wschodniej części kraju będzie się chmurzyć. Spodziewane są tam opady deszczu. To resztka odchodzącego, odsuwającego się frontu atmosferycznego, więc słabo popada. Lokalnie na wschodzie również, ale też w centrum, na południowym wschodzie będą tworzyć się mgły i zamglenia. Na drogach trudne warunki, prosimy o ostrożność. A jeśli chodzi o temperaturę, zobaczymy od 4 stopni na północy, od 4 w Trójmieście, Olsztynie i Bydgoszczy, chociaż niższą temperaturę będziemy mieć też w Katowicach, tutaj 3 stopnie, 5 Warszawa, na zachodzie 5-6 stopni, a najwyższa wartość to 7. I takie prognozy mamy dla Lublina i dla Rzeszowa. Dzień zapowiada się bardzo przyjemnie. Napływają do Polski cieplejsze masy powietrza. W prognozie bez opadów deszczu. Troszkę więcej chmur może pojawić się w drugiej części dnia w północno-wschodniej części kraju. A tak i przejaśnienia, i rozpogodzenia, momenty ze słońcem przy temperaturze 12 stopni Suwałki, 13 Olsztyn, 14 Lublin, Warszawa, Trójmiasto, 15 stopni Celsjusza wskażą termometry w Łodzi czy Bydgoszczy, 16 Rzeszów, Katowice i Szczecin i ta najwyższa wartość 17 stopni w Krakowie, Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim i w Poznaniu. Sprawdźmy teraz prognozy na kolejne dni, a tutaj proszę Państwa, no, co prawda wysoka temperatura, faktycznie napłyną do nas ciepłe masy powietrza. Szkoda, że tylko na kilka dni. We wtorek zobaczymy od 15 do 22 stopni i będzie pogodnie, zachmurzenie umiarkowane. Chwilami może wzrastać do nieco większego, ale bez opadów deszczu. Natomiast już w środę na zachodzie, w centrum i na północy będzie padać. Temperatura jeszcze stosunkowo wysoka. 17-18 stopni na północy, w centrum 20 do 21 w południowo-wschodniej części kraju. Później w czwartek dotrze do nas chłodniejsza masa powietrza. Co prawda w czwartek jeszcze tego nie odczujemy. 23 stopnie to najwyższa wartość, ale już w piątek zobaczcie Państwo, od 13 do 18 stopni Celsjusza i te kolejne dni też będą chłodniejsze. Czwartek bez opadów deszczu, a w piątek w centrum i na wschodzie trochę popada. I na zakończenie podejrzyjmy, co dzieje się w pogodzie na ten moment. W Krakowie zachmurzenie duże, ale bez opadów. I jeszcze będziemy mogli zajrzeć do Łodzi. Tutaj też dużo chmur. Dzisiaj generalnie Polska jest w strefie jeszcze takiej pochmurnej aury. Front atmosferyczny odsuwa się na wschód, ale za sobą ciągnie jeszcze spore zachmurzenie.